Kryspina Rogowska, witam Państwa 23 kwietnia i zapraszam na tyle dzień. Rośnie liczba zgonów w Województwie Łódzkim. Dzisiaj poinformowano o trzech kolejnych. Dwie spośród nich to podopieczni Domu Pomocy Społecznej w Kleszczowie. Jak podało dziś rano Ministerstwo Zdrowia dwie osoby podopieczni Domu Pomocy Społecznej w Kleszczowie zmarły. To 90-letnia kobieta i 94-letni mężczyzna. Jak podał Urząd Wojewódzki z kolei osoby te nie były hospitalizowane, a wiemy, że wszyscy podopieczni Kleszczowskiego DPS-u wczoraj zostali ewakuowani. Osoby te zmarły jeszcze przed wczorajszą ewakuacją, ale do wiadomości podano to dopiero dzisiaj. Poinformowano dzisiaj również o śmierci 61-letniej kobiety z powiatu Tomaszowskiego, która zmarła w szpitalu. Tym samym liczba osób, które w województwie łódzkim zmarły z powodu koronawirusa, wzrosła do 15. Jak podaje Urząd Wojewódzki w Łodzi, 8 osób trafiło do szpitala w Zgierzu, 6 do szpitala w Bełchatowie, 20 osób do szpitala imienia Biegańskiego w Łodzi i 23 do szpitala w Radomsku. Ogółem hospitalizowanych jest 57 osób z Domu Pomocy Społecznej w Kleszczowie, jak informuje Dagmara Zalewska, rzecznik prasowa wojewody łódzkiego. W organizacji transportu brali udział pracownicy Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego, 25. Brygady Kawalerii Po Powietnia... Stomaszowa Mazowieckiego, IX Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej, a także personel DPS-u i szpitali. Dramatyczna sytuacja w ponad 20 domach pomocy społecznej w całej Polsce. Wczoraj trwała ewakuacja z DPS-u w Kleszczowie. Tam blisko 60 osób po wykryciu koronawirusa u pensjonariuszy i personelu zostało przewiezionych do szpitali w Bełchatowie, Radomsku i Zgierzu. Dom pomocy społecznej w Bełchatowie, który prowadzony jest przy ulicy Dąbrowskiego, jak poinformowała nas wczoraj dyrektor DPS-u, jest bez zakażonych mieszkańców. Jak zaznacza dyrektor placówki, co prawda w ubiegłym tygodniu jeden z pensjonariuszy gorzej się poczuł, była to osoba po 50. roku życia. Od pensjonariusza pobrano wymaz. Wynik testu na koronawirusa był ujemny. Obecnie w DPS-ie w Bełchatowie jest 89 pensjonariuszy, w całej jednostce zatrudnionych jest 70 pracowników. Wśród opiekunów wprowadzono rotacyjny system pracy. Od 10 marca 2020 roku obowiązuje zakaz odwiedzin. W województwie łódzkim liczba zakażonych osób wzrosła do 765. Sprawdzamy, w których powiatach i miastach na prawach powiatów grodzkich jest najtrudniejsza sytuacja. Niestety, powiat bełchatowski jest w ścisłej czołówce tych statystyk. Według oficjalnego stanu epidemiologicznego z dnia 22 kwietnia najwięcej zakażonych osób jest w samej Łodzi. Testy potwierdziły obecność wirusa u 183 pacjentów. W powiecie opoczyńskim, gdzie zmagano się z dużym ogniskiem zakażeń w DPS-ie w Drzewicy wirusem zainfekowanych jest w sumie 148 osób. Podobna sytuacja jest już niestety w powiecie bełchatowskim. Wczoraj poinformowano o ponad 50 potwierdzonych testach u pensjonariuszy i personelu DPS-u w Kleszczowie. W powiecie bełchatowskim licz Liczba zakażonych wzrosła do 104. W pozostałych powiatach jest poniżej 100 zakażonych i tak w powiecie zgierskim to 86 osób: 31 w Radomszczańskim, 30 w Kutnowskim, 28 w Wiruszowskim, 22 w Skierniewickim i 20 w Piotrkowskim. Powyżej 10 zakażeń odnotowano w powiatach Łowickim, Pabienickim, Sierackim i Tomaszowskim. W pozostałych powiatach są to pojedyncze przypadki. Do groźnej sytuacji doszło dzisiaj około godziny 10 na drodze krajowej 74 przed Klukami. Jak wynika ze wstępnych niepotwierdzonych informacji kierowca busa, z niewyjaśnionych dotychczas przyczyn nagle zjechał na przeciwny pas ruchu wprost pod nadjeżdżający samochód ciężarowy. Kierowca ciężarówki, widząc niebezpieczeństwo, próbował zjechać na pobocze. Niestety, mimo tego manewru, nie udało uniknąć się zdarzenia. Jedna osoba została przewieziona do szpitala. To pierwsza dobra wiadomość transferowa w PGS Krze po zakończeniu sezonu Plus Ligi. Na kolejne dwa sezony w Bełchatowie zostaje trener Michał Mieszko Gogol. Tak, bardzo się cieszę, że, że przedłużyliśmy umowę e, o kolejny rok i, i na kolejne dwa sezony tak naprawdę zostaje tutaj w Bełchatowie. Na pewno jest to, jest to też dla mnie ogromne wyróżnienie, bo klub sam w sobie jest ogromną marką. Bardzo się cieszę, że że jest zadowolony z tej współpracy, jaką mieliśmy w zeszłym sezonie, że stawia tak samo na Polaków, nie tylko na mnie, ale na cały polski sztab. Jesteśmy jedną z nielicznych drużyn tak naprawdę, zwłaszcza w tej ścisłej czołówce ligi, która, która ma w swoim sztabie tylko Polaków. Myślę, że z mojej strony, jeśli co mogę powiedzieć, to ja czuję się tutaj bardzo dobrze i klub jest fantastycznie zorganizowany, nie trzeba się o nic martwić. Możemy skupić się tylko na, na, na tym, żeby jak najlepiej grać w siatkówkę. I na pewno mamy takie poczucie niedokończonej pracy po tym zeszłym sezonie. Tym bardziej myślę, że jest to, jest to świetny bodziec do, do kolejnej pracy w kolejnych latach i, i wierzę, że będziemy wspólnie sięgać po, po same sukcesy. Wizja prowadzenia przez Mieszko Michała Gogola okazała się trafna. Zarząd klubu nie miał wątpliwości, by szkoleniowca zatrzymać w Bełchatowie. Byliśmy już w takich rozmowach w trakcie, w trakcie trwania rundy zasadniczej. Dokładnie, dokładnie tak jest, jak powiedziałeś. Zgadzamy, zgadzamy się wspólnie co do drogi, jak, jako chcemy iść razem, i stąd też nasza decyzja jako zarządu klubu, że. Że to, żeby mieć tą stabilność i wizję pracy wspólnej, nie tylko przez pryzmat jednego, jednego roku i budowania całego zespołu pod tym kątem, zdecydowaliśmy się na przedłużenie tej umowy o kolejny rok, czyli łącznie trener będzie z nami pracował przez najbliższe dwa lata. W dzisiejszym teledniu to wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Ja się już żegnam i zapraszam na jutrzejszy serwis, tradycyjnie o godzinie 20.00. Do zobaczenia.